To będzie nowa forma promocji turystycznej regionu. Już za 2 tygodnie rozpoczyna się pilotażowy program, dzięki któremu atrakcje ziemi raciborskiej będą tańsze. Dzisiaj na Zamku Piastowskim przedstawiciele 10 obiektów ziemi raciborskiej zaprezentowali swoją ofertę promocyjną, która w ramach pierwszej edycji programu rabatowego ruszy 1 kwietnia i będzie trwała do końca czerwca. Myślę, że jest to duża szansa dla nas jako obiektów turystycznych. Może właśnie skłoni to innych do przyjazdu tutaj do Raciborza, nie tylko z daleka, ale też z okolicznych miejscowości, czy też powiedzmy Rybnik, Katowice. Niech też się dowiedzą, że istniejemy, że Racibórz ma swoją bogatą ofertę, coraz bogatszą i się rozwija. Myślę, że tylko i wyłącznie jeżeli będziemy działać razem, to uda nam się tą obsługę ruchu turystycznego zrobić tak, żeby klient nie tylko przyjeżdżał w bardzo znane regiony naszego kraju, tylko również przyjeżdżał na Śląsk. Deser do posiłku gratis, rabaty na hotelowe pokoje czy na bilety wstępu do ciekawych i wartych zwiedzenia miejsc. Takie zniżki na produkty i usługi mają wzmocnić atrakcyjność turystyczną i kulturalną ziemi raciborskiej oraz wesprzeć lokalną przedsiębiorczość. Mamy takie interaktywne, prywatne muzeum, które jest podzielone jakby na dwie części. Jedna to wystawa związana z kulturą obu Ameryk, północnej i południowej. Mamy bardzo ciekawą, bogatą kolekcję i zbiory związane właśnie z dawnym życiem Indian. A druga wystawa nawiązuje do staropolskiej kultury, do słowiańskiej, do naszej, zawężając, śląskiej. I na wielu płaszczyznach staramy się przedstawić, myślę, że w ciekawy i chwilami zaskakujący sposób, różne tradycje, które do dzisiejszego dnia kultywujemy. Staramy się w ten sposób opowiadać i prezentować obydwie wystawy, żeby to nie było tylko muzeum takie tradycyjne właśnie, że przychodzi się, ogląda jakąś wystawę, tylko żeby to żyło, żeby to działało, żeby każdy mógł sprawdzić na własnej skórze, jeżeli chodzi o właśnie kulturę indyjską, którą ja dzisiaj... Dzisiaj tutaj reprezentuję, no to jak się strzela z łuku, jak się strzela z mochawki. Tak samo w przypadku kulturze polskiej, żeby to muzeum nasze po prostu żyło. Program rabatowy Poznaj Ziemię Raciborską, zainicjowany przez Zamek Piastowski w Raciborzu, stworzono na przykładzie miast turystycznych, które takie rozwiązanie wprowadziły już dawno. Przyznam, że trochę wzorowaliśmy się na Budapeszcie, bo chcieliśmy zobaczyć, gdzie najbliżej tutaj takie możliwości są, ale no wiele polskich miast przecież już wprowadza takie różnego rodzaju programy lojalnościowe czy programy właśnie rabatowe, gdzie przy pomocy no, jednego biletu można wejść do wielu obiektów. No, takiego rozwiązania jeszcze nie opracowaliśmy, ale mamy coś w tym rodzaju, czyli zestaw 11 biletów do kilku miejsc, w których turyści będą mogli w tym czasie objętym promocją, czyli od 1 kwietnia do końca czerwca, wykorzystać dla siebie bądź dla własnej rodziny no, tę ofertę, z którą wychodzimy do wszystkich odwiedzających ziemię raciborską. Mamy nadzieję, że to przyciągnie również innych, inne atrakcje, producentów, może żywności, może producentów właśnie części rowerowych, czy nie wiem, kluby kajakowe, czy być może inne jeszcze obiekty, które zechcą się do tego programu przyłączyć, no bo nasza ziemia jest piękna i na pewno warto ją odwiedzać. Regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej zamku, a w siedzibach obiektów, które obejmuje, w Urzędzie Miasta, w Starostwie Powiatowym oraz w Centrum Informacji na Rynku, dostępne są książeczki z jego kuponami rabatowymi.